My chcemy, żeby to właśnie poruszenie, ruch poparcia był ruchem nowych ludzi. Jak ktoś tu z Państwa mi znajdzie jednego wykastrowanego pedofila w Lublinie, to 10 tysięcy złotych dostaje ode mnie nagrody osobiście. Donald Tusk obiecał 2 lata temu, że będzie w Polsce pełno wykastrowanych chemicznie pedofili. Prawdopodobnie to by znacznie przerzedziło też stan duchowny w Polsce. Wyobraźcie sobie Państwo, co się stanie w Polsce, jeśli Jarosław Kaczyński popełni samobójstwo. W najbardziej trywialnym podręczniku o tym, jak zachowuje się bliźniak jednojajowy, silniejszy, po śmierci swojego brata. I szuka wyjaśnienia, oskarżając innych właśnie o to, że to się stało. To znów w tym samym podręczniku Państwo przeczytacie, że na ogół taki bliźniak po kilku miesiącach takiego szarpania się ze światem i oskarżania wszystkich popełnia samobójstwo. Nie ma żadnej sytuacji, w której poluje się na ludzi z PiS-u. Po prostu od czasu do czasu, w każdym kraju, także niestety w Polsce, jakiś szalony człowiek zabija innych ludzi, żeby przez tą jedną chwilę, przez ten ułamek sekundy być bardzo kimś ważnym. Tydzień temu chyba byłem z kolei w sprawie tego, że poseł Mularczyk uznał, iż ja obraziłem Ducha Świętego w jakiejś swojej wypowiedzi. Mógłbym nawet to uznać za komplement, no bo człowiek, który jest w stanie obrazić Ducha Świętego, to nie byle kto. Ja z Kościołem nie walczę. Ja walczę z patologią Kościoła. Jeżeli za in vitro żąda się ekskomuniki, a za seks, za molestowanie z klerykami, często osobami niepełnoletnimi, nie ma w Kościele ekskomuniki. To jest zasadniczy fałsz. Gdyby odebrać Kościołowi to, co dostał, nie mamy prawie że dziury budżetowej. Ja wiem, przynajmniej ja wyobrażam, że połowa biskupów i księży to jest niewierzący. I ja mam iść do jego do spowiedzi. I co ja mam mówić? Jeśli chodzi o biskupów niewierzących, no to zawsze opowiadam taką historię. Jarosław i Lech Kaczyński to byli ludzie, można powiedzieć, z naszego środowiska, z żoliborskiej lewicy. To byli sąsiedzi Jacka Kuronia, przez całe lata funkcjonowali w środowisku lewicowym. Oni się w 1991 roku zdecydowali na to, żeby być katolikami. Do tej pory Jarosław Kaczyński nie zna ani modlitwy, ani pacierza.